Hejka, witajcie. Z cyklu z podróży. Jestem z synkiem na Mazurach u rodziców. Rodzice wyjechali. Dziadków nie ma. Nie ma komu rozpieszczać wnuczka. Zatem mojemu niejadkowi trzeba coś przygotować. Pewnie myślałem, że podzielę się z wami. Słuchajcie, przygotuję fajne tosty, fajny napój. To mi wymyślił, że napój zrobimy z samego arbuza i banana, także pomoże mi w tym. Wybierze pestki, pokroi, bananika obierze, wrzuci, wszystko zmielimy, dorzucimy do tego kostki lodu. Będziemy mieli picie gotowe po tostach. Co do tostów. Pieprz z kurczaka, serek topiony w plastrach, serek zwykły, startujemy na patelnię. Przygotowałem od razu mieszankę, sól, pieprz, no i chlebek tostowy, standardowo. Potrzebujemy do tego patelnię, na tym będziemy robili nasze tościki, a kurczaczka przygotuję w grillu elektrycznym. Fajnie, ja bynajmniej gdzie nie jeżdżę z moimi dzieciakami, czy sam, biorę zawsze sobie opiekacz. Na tym można naprawdę bardzo dużo rzeczy zrobić. Zatem nie przedłużajmy, zaczynajmy. Jak widzicie, wcześniej umyłem pierś i pokroję je, tak jak ta polędwiczka, w takie właśnie fryteczki. Tu mam drugą, proszę bardzo. Tak kroimy na paseczki, żeby na grillu za długo nam one, tu nie wycięłem jeszcze tej żyłki, ją wycinamy. Tu przy tych zgrubieniach również, bo nie ma nic gorszego, jak coś się nam trafi w mięsku kiepskiego. Nie czuję, jak się rymuje. Proszę bardzo, mamy to i ja na wszystkie moje przygody mam zawsze przygotowany taki miks. Tak jak wspomniałem, naszą pierś będziemy grillować w grillu elektrycznym. Ja daję, jak widzicie, papierek pod spód. Zawsze to jest bezpieczniej, nie przypali nam się za mocno, a i później jest naprawdę dużo mniej problemu z czyszczeniem grilla przed kolejną podróżą. Jak do Mici idzie? Dobrze. No to dobrze. Jak dobrze, to dobrze. My już mamy ciepłą patelnię. Troszeczkę oliwy z oliwek. Może nawet trochę mocniej zmienię. Raz. Dwa. Jest i cztery. Teraz trochę drugiego rodzaju sera zetrę. Mamy to. I chwilę zaczekamy, aż nam się ładnie roztopi to. Dobrze jest, żeby to troszkę przyspieszyć, przykryć. Wow, jak nam się pięknie to rozpuściło. Teraz słuchajcie, kładę na to ładnie chlebuś, czyli nasze tosty.
nasz kurczaczek w tym czasie, zobaczcie, super doszedł. Już jest gotowy, żeby go dorzucić do naszych tostów. Domiś również radzi sobie ekstra. Wszystkie pesteczki zostaną wydłubane, wyrzucone, a miąższ zmiksujemy wraz z bananami i kostkami lodu. Kochani, teraz jak widzicie, sos czosnkowy, ten raczej wszyscy uwielbiają, nasze kurczaczki. Hop. Hop. Oczywiście, jak lubimy, możemy dać pomidorka, ogórka do środka i zamykamy. Domiś, jak ci idzie? Dobrze. Bo kuszościk już jest gotowy. Voilà. Mam, Domiszu. Zobaczcie, co wyszło. Jak widzicie, doszliśmy do tego momentu, że będziemy konsumować i oczywiście nasze tyneczki. Mega. Drinki wymyślił Domi. Zatem miejcie same pyszne dni. Do zobaczenia w następnym odcinku. A widzę, dobra.